prawo naturalne to system norm, które obowiązuje nas bez względu na to, czy ktoś je ogłosił, spisał, czy zostały zawarte w ustawach. Obowiązuje dlatego, że dyktuje je nam rozum. Dyktuje je nam analiza tego, jak ludzie powinni zachowywać się względem siebie, jak wielkie cywilizacje, jak kultury powinny zachowywać się wobec siebie. I dlatego obowiązuje wszystkich ludzi. Bez względu na kolor skóry, bez względu na narodowość, bez względu na kontynent i cywilizację. Prawo naturalne jest dopiero źródłem obowiązywania wszystkich innych ustaw, które sprzeczne z nim nie obowiązują. Prawo naturalne możemy odczytać rozumem, jak mówiłem, ale możemy również prawo naturalne odczytać z wielkich kultur i wielkich tradycji religijnych, w tym z judeochrześcijańskiego dekalogu. Takie zasady jak czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, to zasady prawa naturalnego i wiążą bez względu na to, czy ktoś je podpisze i ogłosi, czy też nie.